chcieli mi poświęcić sztandar. I ksiądz Bolczyk zaproponował nam, że zrobi takie seminarium trzydniowe w Domu Kultury. I to się odbyło takie. No, tam masę ludzi było, bardzo pełne było. No i od tego czasu, później, no i po tych trzech dniach, to było chyba czwartek, piątek, sobota, a w niedzielę żeśmy święcili sztandar. Właśnie w kościółku świętego Michała w parku. No tam był ksiądz biskup, był Bednosz i tak dosyć to uroczyście było. Nie? Każdy wbijał gwóźdź do drzewca, no i nawet zawołał. Trochę tam było śmiechu takie, bo no i zawołali z komitetu, tam ktoś się reprezentował i nawet Liga Kobiet, nie? I tam się zaczęli śmiać, no ale tak to wyglądało w praktyce. Jak wybuchł stan wojenny, to ten sztandar nam zabrali. Nie?